Witam, cześć, tu Marcin Mazur. Dzisiaj kolejny vlog. Dzisiejszy vlog będzie poświęcony pucharowi, który zdobyła moja drużyna. Tutaj jest część chłopaków. Sezon Ligi Amatorskiej zakończył się w ten weekend. Nie było mnie, bo byłem na meetupie w Gdańsku z chłopakami, swoimi synami, więc nie mogłem odebrać pucharu. A otrzymaliśmy puchar za... otrzymaliśmy nagrodę za... i puchar za fair play, czyli za, dla drużyny, która otrzymała najmniejszą ilość żółtych kartek. My ile mieliśmy chyba? 7, tak? Mówili? Otrzymaliśmy 7 żółtych kartek i to była najmniejsza ilość ze wszystkich drużyn. Jestem tym bardziej zaskoczony, pewnie dlatego otrzymaliśmy, że ja nie grałem. A śmieję się dlatego, że w poprzednim sezonie, pamiętam, drużyna, która otrzymała puchar fair play, dostała mniej żółtych kartek niż ja sam. Ja dosyć właśnie jestem takim zawodnikiem, który często dostaje żółte kartki, czy często, przynajmniej tak było do kontuzji, często gdzieś tam faulował, raczej grałem dosyć ostro i zawsze zdobywałem dosyć dużo żółtych kartek. Z tego co pamiętam, w poprzednim sezonie było to 7 żółtych kartek, czyli tyle co cała moja drużyna teraz w tym sezonie, gdzie rozegraliśmy i tak więcej meczy, bo zamiast 18 rozegraliśmy 26 meczy, więc tutaj jest sukces, tu jest jeszcze w ogóle puchar, no cześć wam. Puchar za zajęcie siódmego miejsca w rozgrywkach amatorskiej Ligi Piłki Nożnej i to jest również najlepszy wyczyn mojej drużyny, którą prowadzę od, nie wiem, 5-7 lat. Wcześniej grałem w innych drużynach, miałem też swoją drużynę, a teraz jest drużyna Mazur, która właśnie zajęła najlepsze miejsce. Zaczyna procentować moja strategia. Moja strategia była taka, żeby był to zespół, które się nie zmienia. Są zespoły takie, gdzie na przykład jakiś zawodnik gra na hali, w innej drużynie, a na trawie, w innych rozgrywkach, w innej. Ja wolałem mieć jakby nie wybijających się zawodników, ale takich, którzy będą zawsze grać. I to zaczyna procentować. Pierwszy sezon, jaki był, to zajęliśmy ostatnie miejsce. Drużyna Mazur zajęła ostatnie miejsce. I z sezonu na sezon gramy coraz lepiej. A ten sezon był wyjątkowo dobry. Jeszcze raz powtórzę, dodatkowo doszła nagroda Fair Play za to, że najmniejsza ilość żółtych kartek czy czerwonych kartek, chyba nie mieliśmy żadnej czerwonej kartki, więc jest to dodatkowy duży sukces drużyny. Pewnie dlatego, że, tak jak wspomniałem wcześniej, pewnie dlatego, że ja mało grałem. Ale ja też się zaczynam zmieniać. Po tej kontuzji po prostu zupełnie patrzę inaczej i się oszczędzam i oszczędzam też innych zawodników. Na treningach, jak mamy tutaj treningi, to ja zawsze gram spokojniej. Kto tam jest? Co to było? Co to? Już wyrzucę. To teraz widzę was, dobra? To ludzi... Nie, to jest, słuchaj, to nie nasze jest. No, od logistyku dostaliśmy. No mówię ci, serio, za dobrą grę. Za rycerzy wiosny. A no ja nie piłem, no wiem. No i co? Dostało się. Nie będę pokazywać, co tutaj jest. Otrzymaliśmy od drużyny, która zajęła trzecie miejsce, nagrodę w postaci chmielowego napoju za to, że walczyliśmy w ostatniej kolejce z drużyną, z którą oni walczyli o trzecie miejsce. Nie poddaliśmy się i nawet wygraliśmy i przez to oni nam się odwdzięczyli. I faktycznie chłopaki przynieśli tutaj to na boisko piłkarskie. Troszkę nie tak. Także na dzisiaj to wszystko. Jeżeli chodzi o ten dzisiejszy vlog, lecę do domu. Czeka sałateczka, żona zrobiła. Trzymaj się, cześć. Dzięki za oglądanie moich vlogów. Komentuj, subskrybuj. Na razie, hej.